No zobaczmy. 30 minut to trwa? Nie no, 30 minut nie będę oglądał gameplayu. Nie posrało mnie jeszcze do końca. Co to jest? One player versus two player? One player versus CPU. A dobra, bo to jest demo chyba, tak? A dobra, 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 dobra. To jest demo. Okej. Okay. Już się bałem, że to tak będzie wyglądało i mówię, co jest? Jigenem od razu graj, stary. Pokaż te nowe postacie, a nie graj tymi, co... O, właśnie. Jigen zbugowany. Jigen niewidzialny. Jigen ma nową tą umiejętność. A nie, to jest ta jego umiejętność zmniejszania się. Dlatego go nie było widać. To jest ta jego umiejętność zmniejszania się. Zapomniałem. On tutaj, wiesz, on tutaj jest, stary, tutaj. Miniaturowy. Za tym, za napisem. Pomniejszył się. No graj kimś, kogo nie widzieli. No nie bierz Hinaty, no błagam cię, kurw. Zobaczmy. Jaki movement ma Jigen? Sasuke ma taką umiejętność teraz? Co jest? Ej, to jest za OP. To jest za OP moim zdaniem. To jest kurwa za OP, stary. To jest chuj za OP, stary. To muszą znerfić trochę, bo to będzie za bardzo OP. Ale jaki Jigen ma movement szybki, co jest? On jest tutaj w tej grze na poziomie Minato. Ale dobrze, w sumie dobrze, bo lepiej tak niż jakby było z Kaguyą wcześniej, nie? Ale OP jest fuj stary. Dużo osób będzie pewnie grało Jigenem, jak wyjdzie ta gra. Fuj będzie grało Jigenem, zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Ej, dowalone. Zobacz jaki on ma movement. To Indra? Indra teraz, okej. Okay. Pokazaliby tego nowego Uchiha z czerwonym Susano? A ciekawe, czy on będzie grywalny. Powinien, nie? Powinien być grywalny. Ale Indra nie jest jakiś mocny, z tego co widzę. No Sasuke jest, o kurwa, Sasuke to jest... O stary, Sasuke to jest patologia w tej grze. To jest chyba najlepsza wersja Sasuke, do tej pory, nie? Jeżeli mówimy o wszystkich Ninja Stormach. W sensie porównując czwórkę i te wszystkie wersje Sasuke z czwórki, to ta z Connections będzie chyba najlepszą. No zobaczymy jego inne formy, ale no stary, zobacz co tutaj się dzieje, no ale kurwa, to jest chyba najlepsza jego forma. No stary, no zdecydowanie, zobacz. Chociaż Indra... Wow! Wow! Co jest? Ej, fajnie! Coś nowego w końcu! A nie znowu to samo, w sensie te powtarzające się... No patrz, cyk! Co to jest w ogóle? Susano z Chidori? Susano z tym, z Chidori w łapie. Zoba. Naruto w Byronie weź. Ciekawie mnie ten Naruto w Byronie w chwili. No Minato to... Nie wiem, czy coś się zmieniło u Minato. Mapy nawet są te same. Nie no, Minato jak zawsze OP. Nawet człowieku nic się nie zmieniło. Nic, kompletnie. Czekaj. Ashura? Co to jest? Kurwa, dlaczego on nie bierze tego Naruto w Byronie? Mnie ciekawi właśnie ten Naruto w Byronie. Weź Naruto w Byronie. No patrz, w ogóle nie wziął. Gra cały czas Minato. No mega. Jest Naruto. Ale nie ma odpalonego Byrona. Może Byron nie jest cały czas odpalony? On ma na ulcie Byrona stary? A, okej, okay. Ja myślałem, że ten Byron będzie przez cały czas aktywny. Że to jest właśnie taka jego forma, wiesz. Okej, okay. No tak jak jest Sasuke z Rinnegan'em na przykład i to jest jego unikalna forma w grze, no to tak samo będzie Naruto osobną formą, że Byron. O to mi chodziło. Nie wiedziałem, że na ulta to ustawią. Ale w sumie to nie dziwię się, no bo w sumie Byron to w k***u OP będzie, nie? Za bardzo OP. Przejebany będzie Byron. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale teraz itemy są nieskończone. Aha! O to chodzi! Ale nie, to mi się wydaje, że demo. Że przez to, że to jest demo. Nie wiem, czy one będą tak w finalnej grze, że będą nieskończone. Wątpię. Chociaż może coś nowego też. Może będą nieskończone, nie wiem. Ale to będzie też za OP. A, okej, okay, jest cooldown. Jest cooldown. Są może nieskończone, ale jest cooldown. Widzieliście? Było takie opóźnienie. To ma sens akurat. To akurat kurwa ma sens. Gorzej jakby były cały czas nieskończone bez cooldownu. Ludzie by tym spamili. A o właśnie, Kawaki. Ej, dobra, zobacz Kawakiego movement! Jaki on jest szybki! Ej, dobra, Kawaki jest strasznie szybki. Boruto tak samo, ale to jest Boruto z karmą? To jest chyba Boruto z karmą, ta? Ta. Ej, dobra, ale zajebiście. W końcu spełniło się moje marzenie i w końcu w tej grze są postacie z szybkim movementem. Bo wiecie, że ja zawsze lubiłem grać Shisui, Minato, nie wiem kim tam jeszcze, Yugito, bo to były postacie, które mają ten szybki movement. Ja lubię, jak postać ma szybki movement. Nawet często grałem tym, Sasuke z tego, z The Last, bo one są szybkie po prostu. Ja lubię, jak postać jest szybka. Lepiej się nimi gra niż tymi postaciami gabarytowymi, tymi, nie wiem, Jiraiyą, Kinshkim, Zabuzą. Zanim on człowieku weźmie zamach tym mieczem czy tam tym toporem, jak w przypadku tego Kinshkiego, no to trochę mija czasu, nie? A przeciwnik, wiesz, zdąży już tam dawno czakrę załadować, już wiesz, już dawno się oddali od ciebie, a ty dopiero uderzysz go. Zajebiście, że w końcu jest więcej tych takich szybszych postaci. Gra będzie też przez to bardziej dynamiczniejsza. Dynamiczna bardziej, nie wiem, jak się odmienia. Zajebiście to wygląda. Ale ciekawi mnie ten Naruto w Byronie, chcę zobaczyć Naruto w Byronie w tej grze. Jest! Jest Byron! Jest Byron! Jest Byron!
Ale dobra, ale co, co on da... No atakuj! O kurwa. Ej, dobra, stary! Ale krótko trwa, strasznie krótko trwa Byron. Ale pewnie dużo HP zadaje, nie? Jak tak krótko trwa, to on musi dużo HP zadawać. Mocny jest ten Byron mode. No stary, no co tu się dzieje? Przecież każdy będzie tam grał albo Byron mode'em tym Naruto, albo tym Sasuke z tym szybkim movementem. No albo Ishikim. Trzy postacie, które będą cały czas wybierane przez was. Ja pier... Ale Boruto z Karmą też mi się podoba, fajnie. Fajnie, że jest taki szybki. No, zajebiście. Łączone kombosy mnie jeszcze ciekawią. W sensie, że wiecie, że macie dwie postacie i one jakby tworzą takie unikalne łączone kombo. Ciekawią mnie. Tylko nie wiem, czy będą. Itachi? Ale Itachi raczej się nie zmienił. Jeszcze raz, co? Technika wykończenia? Technika wykończenia będzie. Ale zajebiście to wygląda. Ta scena jeszcze dodana jest. A i to jest to z traileru, co widzieliśmy. Fajnie to wygląda, ładnie. A właśnie, ciekawi mnie, czy jest osobno Jigen i osobno Ishiki. Nie ma chyba, nie? Jest tylko Jigen. Ta, nie ma chyba Ishikiego osobno. A szkoda, powinien być. Chyba, że będzie w DLC. Nie, pewnie będzie w DLC. Pewnie zrobią tak, że teraz go nie ma, bo będzie dostępny w DLC, że możecie osobno kupić. Na bank tak zrobią, żeby zarobić jeszcze trochę więcej na tej grze. W sumie na nas zarobić, bo ja kupię. Ej, to jest nowo... Ej, nowo Obito jest jakiś. Czekaj, czekaj. Tak? Czy mi się coś popieprzyło? Nie, no nowo Obito jest. Nowa wersja jakaś Obito. Ej, teraz jest chyba tak, że czakra się sama ładuje, tak? Już nie trzeba przycisku trzymać, dobrze mówię? To wychodzi na to, że co, że jedynie co trzeba będzie zrobić, to ulta odpalić? Żeby nacisnąć czakrę, żeby ulta odpalić? To bez sensu. No sama się regeneruje ta czakra chyba. Nie widać, żeby chłop ładował. Czekaj, nie, tu się... No patrz, tu ładuje. A może jest tak, że jak on ładuje, to się szybciej ładuje, ale tak to samo się uzupełnia, że wiecie, że jak nie ładuje, to samo się uzupełnia. A to jest akurat spoko, bo często było tak, jak grałem, że nie miałem czakry i miałem problemy, a tak to chociaż będzie się ładowała gdzieś tam w tle, powoli. To jest akurat fajne udogodnienie. Widzicie? Chłop nic nie ładuje, a czakra się uzupełnia. O, technika wykończenia. Też jakaś nowa. Też jakaś nowa. Nie no, spoko, spoko to wygląda, fajne. Jaram się, będziemy w to grali, kochani. Niedługo już. Znaczy niedługo, nie wiem czy niedługo. Ej, może będzie podana data. Chociaż nie, bo to jest tylko ten, gameplay. Shisui, ej właśnie, Shisui ciekawe, czy nowy. Ej, co to? Nowy skin, tak? Nowy skin do Shisui'ego, stary. Ej, ale zajebiście. Shisui ma nowe jakieś skiny. On miał tylko chyba do tej pory jednego skina. A teraz ma, nie wiem ile. Na razie widzę jeden, ale to się jeszcze zmieniło, nie? Te wczytywanie tutaj. Widać. Patrzcie, jak się wczytuje teraz dziwnie. Ale pokaż mi Shisui'ego, pokaż mi Shisui'ego. O, jest, jest. No mega. I leży. Akurat wziął Shisui'ego i leży na glebie. No chyba no nie wytrzymam. No popierdolę mnie. O, jest te jutsu, jest te nowe jutsu. Te Chibaku Tensei z tymi, z dwoma Kirin po bokach. Zajebiście to wygląda. Fuj do nie stary. Do pane. I patrz, całe obejrzałem. Ja myślałem, że nie obejrzę, bo to 30 minut trwało, ale całe obejrzałem. Ej, zajebiście. Szczerze? Najbardziej chyba mi się spodobał gameplay Ishikim, tym Sasuke. Chociaż uważam, że to z tym jego, z tą Ameno Tejikarą jest za mocne. Mam nadzieję, że to z nerfią. I Naruto w Byronie mi się spodobał. Teraz są dwa jutsu, jedno zamiast... Czakrowy kunai? Zamiast czakra plus kunai równa się lepszy kunai, jest czakra plus kunai równa się jutsu? A na tej zasadzie. A to dobrze w sumie. To dobrze, że tak zrobili. Kto korzystał z tych czakrowych kunai? No nikt chyba. Jak już ktoś używał kunai, to tylko po to, żeby ten, żeby przeciwnik nie regenerował sobie czakry. A nikt nie używał tych czakrowych kunai, no bo po co to? Nie wiem, no może więcej HP zabierało, ale no, ja z tego nie korzystałem w ogóle, nigdy z tego nie korzystałem. Zawsze te normalne kunai używałem. Dawaj puść jeszcze? Ale co mam puścić? Tu już wszystko było. Tu nie ma nic. Stawił więcej? Więcej jest? Jest! Badam, ej, nie wiedziałem, dzięki wielkie. A, dobra, to jest trailer, to widzieliśmy. Gameplay 2, jest. Ale będzie to coś nowego, czy to wszystko będzie to samo? Bo jak będzie to samo, to nie ma co oglądać, no bo... Ale mało map, nie? Jakoś tak... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie wiem dlaczego tak. Znaczy, może dlatego też, że to jest demo, ale oby tak nie było w finalnej wersji, no bo stary 9 map, no a ten Shisui to jest jakiś, nie wiem, lekceważony w tej grze chyba, kurwa mać. No bo stary, no, kolejny raz go wziął i nic z nim nie robi.
Tragedia. Indra myślałem, że będzie lepszy. Znaczy nie mówię, że jest jakiś tragiczny, ale no, porównując do tych innych postaci, w sensie nawet nie wiem, ten nowy Sasuke chociażby, albo Kawaki na Karmie, no to Indra odstaje trochę od nich. Tak ja uważam, nie wiem. Bardziej chyba mi siada Ashura, jak mam być szczery. Kim on teraz gra? Kto to jest? Hinata. Już myślałem, że Himawari. Tak patrzę, mówię Himawari? Dodali Himawari? Mówię tak wcześniej, przecież człowieku, co oni tutaj dodadzą? Jutsu combo rodziny Uzumakich, tak? Patrz. Karty wypadły, Boruto. Co tu się dzieje? Co to? Co jest grane? O co tu chodzi? Ej, dziwne. Dziwne, nie? Strasznie dziwne. Jakieś takie... Nie wiem. Myślałem, że ciekawsze będzie. Co tutaj mamy? Czekaj. Załadował ulta, ale czekaj, jakie są postacie? Naruto, Indra i Ashura. Co? Czekaj. Ej, dobra, zobacz, stary. Ashury ulta. Stary, zajebiście to wygląda. Znaczy Indra to wiadomo, że będzie miał Susanoo, ale fajnie, że dodali Ashurze taką trzygłową wersję Kuramy, właśnie. Ej, co to jest za postać? Czekaj, to... Ej, to jest Amaterasu? To są żygi Majora? Przestań, Grisku, no co ty piszesz? Nie, no nie. Nie wytrzymam. A jakie tu są opcje? Control Style, Auto... Aha, to można wyłączyć. To ja tego nigdy nie włączę. To u mnie będzie cały czas włączone, nie? Jak będziemy na multi grali, to u mnie to będzie cały czas włączone. Nigdy tego nie wyłączę. Dużo postaci jakichś nowych nie ma, z tego co widzę. Niech on polata po tych... A, bo to jest demo, dobra, tu pewnie są same postacie, wiesz. To jest demo, są, patrz, tyle postaci jest. Co tutaj jest? Kawaki, Jigen, Ashura, Indra, Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, Hinata, Jiraiya, Minato? To jest Minato? Chyba ta. Madara, Obito, Itachi i Shisui. Czyli jak to jest demo, a to są postacie, które są grywalne w tym demo aktualnie, no to są postacie, w których coś się zmieniło, skoro są w demo, żeby zaprezentować. No ale ja na przykład nie odczułem żadnej różnicy, jak na przykład, nie wiem, walczył Itachi, walczył Minato, Jiraiya, Kakashi, nie wiem, nie widziałem nic nowego. Jedyne, co mi się podoba w Indrze, to właśnie te płomienie. Te płomienie Amaterasu, bo to chyba jest Amaterasu. Zajebiście to wygląda. Fajnie to wygląda, tak potężnie. Ej, dobra, to jest nowy atak u Kakashiego. Tego nie pamiętam, a grałem trochę Kakashim. Dodali coś tam, jakieś nowe movementy do właśnie tych starych postaci, ale największą atrakcją to tutaj są właśnie Kawaki z Karmą, Boruto z Karmą, Ishiki, znaczy Ishiki, Jigen. To tam jeszcze? Naruto na Byronie. To są największe atrakcje tej gry, a nie tam. Spoko, spoko, że coś się zmieniło, ale za dużo bym nie powiedział, że się zmieniło. No nawet Minato, zobacz, Minato na ulcie. Zaraz zobaczymy atak Minato na ulcie, zobaczymy jak wygląda. Pewnie taki sam, że rzuca kunaje. I ten, który... No i wyłączył się, dobra, mega zobaczyłem. No właśnie nie ma takich postaci jak Code, Delta, Boro. Szkoda, właśnie nie wiem dlaczego. Powinny być, ale pewnie będą w DLC. Pewnie będą, stary, spokojna twoja rozszochrana. Będą w DLC, kupisz dodatek za tam kolejną stówę, to dostaniesz. Oni chcą zarobić jak najwięcej na tej grze. W sumie się nie dziwię, no bo ostatni Ninja Storm był... Czekaj, 2016. 7 lat temu ostatnia gierka wyszła. To oni chcą zarobić na tym jak najwięcej. Ej, dobra, tu też się coś zmieniło z tym Rasenganem, nie? Teraz jak uderzysz Rasenganem, to nie wiem, widzicie? Robi się taki wir jakby. Nie pamiętam, czy to było tym. Nie pamiętam, żeby robił się taki wir. Animacje się też chyba pozmieniały. Znaczy może było, a nie pamiętam, nie wiem. A czemu jak on kliknął Jigena? I patrz, jak kliknie Jigena, to automatycznie patrz, co się aktywuje, patrz. Automatycznie Karma się odpala. Fajne nawet, fajne urozmaicenie. Bo ja myślałem, że on skina zmienił na początku, a to po prostu jest tak, że jak wybierzesz go, to Karma mu się odpala. Fajnie to wygląda. Boruto, czekaj. Okej. I dobicie Rasenganikiem. Fajne, fajny atak. O, mamy, dobra, mamy tego Jigena teraz w akcji. A, to jest atak specjalny. Zobaczmy. Ej, potężnie to wygląda, stary. Fajne.
Ej, Jigen będzie OP postacią w tej grze. W końcu jakiś ocucki, który rzeczywiście jest mocny w grze, w Ninja Stormie. No bo ten, no była Kaguya, to wam tłumaczę, że tragedia. Momoszki z tego dodatku też tragedia. Znaczy, no, już na pewno lepsze od tego, od Kińskiego, ale no nie oszukujmy się, no, mogło być lepiej. Mamy w końcu jakiegoś tego. Ocucki, który w miarę na poziomie ten, walczy. O, teraz mamy tego, atak specjalny tego, Ashury. Tak się prezentuje. Spoko, ładnie też wygląda. Fajny. No i tyle. Dobra, co jeszcze jest? 45 minut, ostatni gameplay i potem mamy co? Dobra, zobaczmy, jak ja już wszystko badam, to wszystko badam. Zobaczę jeszcze tylko to. Czy jest jakiś nowy skin Itachiego, czy mi się wydaje? No zobacz. No bo to nie jest ta szata z Edo Tensei chyba, nie? Czy jest jakiś inny, albo może, może jest, ale inny kolor. No bo pa, chmur na niej nie ma żadnych, Akatsuki. Widzicie? Szata Edo w stylu Akatsuki, ale bez chmur. Ale właśnie widzę, że jakiś nowy skin jest, patrz. Dobra, karma aktywowana. Dobra, z karmą to już jest w ogóle patologia totalna. Stary, OP w k***i. Ja już wiem chyba, kim będę grał, nie? Ja już chyba wiem, kiedy, kogo będę wybierał do gry. Już chyba wiem. Zawiodłem się jedynie na tym Shisuim, bo nieco więcej mogli pokazać, a nie pokazali. Chyba, że pokażą jeszcze. Skipuję póki co. Oj, dobra, stary, zobacz, latający Kurama z jakimiś tymi szkulami szukającymi prawdy. Ole, co jest? Fajnie to wygląda. A i on tymi kulami atakuje, ta? Imo? Ashura ma lepszego ulta od Indry. Znaczy ja wam ogólnie mówię, że Ashura jest lepszy od Indry w tej grze, ale ulta też ma lepszego. Ej, Jiraiya się nie zmienił w ogóle. Nie wiem, po co go dodali, jak tutaj jest to samo. O, Madara. Okej, dobra. Madara. Madara już ma inny atak. O, k***o. Ej, dobra, Madara się zmienił. A i to jest chyba zamiast kunai, tak? To co, Madara dołącza do postaci spamerskich? Żartuję. Oby nie. O, technika wykończenia. Jirai. Ona wygląda bardzo podobnie do tej nowej techniki Boruto z Rasenganem, z karmą. Niczym się za bardzo nie różni. Oj, mamy Broken Jutsu. To jest stary za OP, no tłumaczę wam, że to jest za OP, to zmienią. No patrz. No patrz. Zmienią to, z tym będą ludzie spamili cały czas. Tu nawet nie ma cooldownu żadnego, żeby tego nie używać. Ale za OP to jest, k***a, to zmienią, na 100% to zmienią. Bo to jest za mocne po prostu, tłumaczę wam, że to jest za mocne. Byron Mode. Jo pierd... Ale stary! Co to było? Jaki odrzut to ma ten Byron Mode? Stary, widzicie to? Pa tego ciosa. Jest taki anime, jak to się nazywa, czekaj. O takim ziomku, co atakuje ręką, w sensie, że... Kurwa, jak to się nazywało? One Punch Man, stary. One Punch Man, kurwa, pa. Pyk. One Punch Man. Bez kitu, One Punch Man. I długo trwa ten Byron, ja tam mówiłem, że krótko trwa, jednak mimo wszystko długo trwa, nie? Długo trwa. O, już się skończył. Ale długo, długo. O. Ej, co to? Znerfili mi na to, czy mi się wydaje? Znerfili mi na to, wcześniej ta technika, wiecie jak wyglądała? Że on rzucał kunaje, kunaje leciały w stronę przeciwnika i załączała się ten, i załączał się specjalny atak. A teraz jest coś takiego, że co, że on rozstawia kunaje i co, jak przeciwnik co wejdzie, to dopiero wtedy się technika aktywuje? Znerfili go chyba. No stary, no ta technika kompletnie inaczej wyglądała. Ale ale z jednej strony dobrze, bo ludzie już nie będą tak, wiesz, ludzie nie będą tak nim grali ciągle, nieustannie. Ale z drugiej strony, no, już mogli zostawić, no i tak już się każdy przyzwyczaił do tego, że ten Minato jest taki OP. Już bez przesady też, no zobaczcie, tu jest postaci OP, no po co? Po co znerfiać Minato, jak tutaj jest tyle postaci OP, że nie wiem, już tego Minato naprawdę mogli sobie darować. Sakurcia. No, Sakura to najmniej ważne w tej grze. Skipujemy. Ej, ciekawi mnie jeszcze ta łączona łączone jutsu Kawakiego z Naruto, to co było w trailerze. Pamiętacie? Ale szkoda, że tego Minato znerfili. Kurwa, po co? Jak jest tyle postaci OP, tak, Kawaki z karmą jest OP, Ishiki to już w ogóle jest top of the top. Sasuke to, mówię, moim zdaniem go znerfią, bo to już jest patologia, co on tam potrafi. Boruto z karmą też OP, szybki, ale no nie wiem, po co tego Minato tak? A, Byron, właśnie, Byron jeszcze. Ale Byron to wiadomo, że to będzie OP, to było wiadome. To tutaj nikt nie musiał, wiesz, być Einsteinem, żeby
domyśleć się, że Byron będzie OP. Patrzcie, wszystkie te Rasengany, pa. Boruto ma taki sam atak, Minato ma taki sam atak i Jiraiya ma taki sam atak. Ten Oda ma Rasengan od góry w sensie, nie? Trzecia już postać. Koniec. Co myślicie? Fajnie to się prezentuje. Dużo nowych animacji, dużo nowych postaci. Znaczy dużo, no bez przesady, też nie przesadzajmy. Ale na pewno te postacie, co są nowe, mówię, no może te wszystkie, co tam były, to coś się tam u nich zmieniło. No na pewno Minato znerfili. Z Hinatą to nie wiem, co tam było, bo nie zwróciłem uwagi. Z Sakurę to też nie zwracałem za bardzo uwagi. To tam jeszcze był Kakashi. U Kakashiego też się coś zmieniło. Też movement się zmienił Kakashiego, zauważyłem. Spoko, fajnie. Fajnie to się prezentuje. Zobaczmy jeszcze ostatnie nagranie, czyli Most Broken Jutsu in the Game. Od tego samego ziomka. A ziomek to dał short. No mega short, jak short jest w tym. Pionie, nie w poziomie. No patrz. No jest to, no właśnie to jest to. Stary, patrz, cały czas, patrz, możesz spamić tym, patrz. Cyk, cyk. I on do ciebie nie podejdzie, patrz. Pyk. Odbiegasz sobie. Za bardzo OP. Nie powinno tego być. Ale w sumie, no co się dziwić, jak to jest Sasuke ulubiona technika, no te Jikara, nie? Przecież on człowieku tą techniką to w anime nawet non-stop spamił, no to co dopiero gracze w Ninja Stormie. Przecież oni by jej nadużywali. Ale dziwi mnie to, że w ogóle Sasuke tyle razy jej użył i jeszcze ani razu nie powiedział, że nie ma czakry, nie? Też dosyć zabawne. O, czakra mi się skończyła. Aj, bym to zrobił, ale czakra mi się skończyła, nie mogę. chyba czakra mi się skończyła, nie mogę się teleportować. Nie mam czakry. Tragedia. Tyle. Nie ma nic więcej nowego. Wszystko obadane. W ogóle dam temu ziomkowi suba. Bo może w przyszłości coś jeszcze wyjdzie nowego. To będę na bieżąco. A i w ogóle jest nowy news, pa. Bo znalazłem jeszcze jedno nagranie. Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem, że chciałbym strasznie zobaczyć technikę wykończenia Indry? Znalazłem technikę wykończenia Indry. Technika wykończenia Indry. To, czego nie widzieliśmy wczoraj. Bo no nie było. W sensie nie wiem, czy nie pokazali, czy ominąłem. Ale nie, no nie było. No, nie ominąłbym. Nie technika wykończenia, tylko atak specjalny. Sorry. Patrzcie. Patrzcie to. Pyk, 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 pyk. Fajnie to też wygląda, nie? Tego nie było wczoraj. Nie pamiętam, żeby było. Ale i tak uważam, że Ashura ma lepszą.